Cześć, witajcie na kanale Razer. Kolejnym odcinku gry Subnautica. Ostatnio zbudowaliśmy tego wielkiego cyklopa, tą łódź podwodną. Naprawdę niesamowitą, bardzo fajną. I naprawdę jest bardzo przestronna, fajnie się pływa i jak można się poczuć jak w filmie, naprawdę bardzo fajna konstrukcja, mega, mega projekt ze strony twórców. Natomiast to jeszcze jest wciąż za mało, żebyśmy się dostali do drugiej bazy, tak mi się wydaje, drugiej bazy tych kosmitów, bo jak przeczytamy sobie w naszym dzienniku, pamiętacie ten wpis, przepraszam, z tej pierwszej placówki. To jest ten wpis, który mówi o tym, że musimy się udać od tamtej bazy mniej więcej kilometr na southwest, czyli na południowy zachód, żeby znaleźć drugą placówkę i zdaje się, że ona jest podwodna. Tam będziemy mieli kolejne nasze odpowiedzi, znaczy mam nadzieję, że znajdziemy tam kolejne odpowiedzi na nasze pytania, bo i pytań jeszcze jest wciąż dużo. Tutaj mniej więcej już z tych wszystkich wpisów możemy się nieco rzeczy dowiedzieć. Mamy na pewno chorobę Karkar i musimy znaleźć chyba antidotum na tą chorobę, tak mi się wydaje, ale na tej planecie wszyscy są zarażeni, łącznie ze mną. Zobaczymy, co tutaj się wydarzyło, mam taką nadzieję, ale żeby się tam udać, musimy mieć możliwość zanurkowania na głębokość 700 metrów, tak jak tutaj widzieliście. To oznacza, że ani Cyklop, ani mój Simot nie mogą tak głęboko zanurkować. Dlatego musimy znaleźć dzisiaj kolejne części do nurkowania, kolejne moduły. Na razie mam tylko jeden moduł do Simota na głębokość 300 metrów, że można lądować, ale muszę znaleźć coś takiego jak... Część jedną już znalazłem i to w poprzednim odcinku, ale w ogóle nie zwróciłem uwagi. Myślałem, że to jest w ogóle mostek do Cyklopa. To jest, proszę Państwa, tak, muszę pamiętać o tych artefaktach, bo one będą mi też potrzebne, żeby pewnie dostać się do tamtej placówki. I teraz tak, słuchajcie, gdzie to jest? Już Wam wszystko mówię. Po pierwsze, musimy znaleźć też tą część do upgrade'owania, bo muszę sobie zrobić lepsze płetwy i lepszą butlę, bo mam tutaj 135. Pewnie jak tą zrobię, czyli ona będzie chyba... nie, sztabka plastai, czekaj, lekka butla, zwiększenie pojemności butla, wysoka pojemność. To ta jest chyba lepsza od tej, tak mi się wydaje. Wysoka pojemnościowa butla O2, wysoka pojemność. No, ogarniemy, zrobimy, zobaczymy, która jest lepsza. Lepsze płetwy, działko impulsowe, działko grawitacyjne, odpycha obiekty z użyciem dużej siły, czyli jeszcze lepsze, to też będę musiał zrobić. I właśnie muszę znaleźć schemat na ten workbench, bo niestety, ale workbencha nie mogę zrobić te rzeczy, ale nie mam workbencha. I muszę też znaleźć, no gdzieś tu mam jeden fragment, to stacja modyfikacji pojazdów, który się instaluje właśnie w Cyklopie. Nie w Cyklopie, w bazie, w tym Moonpoolu, który zrobiliśmy, czyli w tej stacji dokującej. Płyniemy, Cyklop, kozacki. Popłyniemy w te samo miejsce, co poprzednio, czyli tam, gdzie były takie te niebieskie, jakieś takie płaszki, nie wiem jak to nazwać teraz. Trochę zanurkuję, żebyśmy przypadkiem w coś nie przywalili. Mega się fajnie pływa. Szkoda, że tak mało widać, jak się pływa. A czekajcie, a gdybym na przykład wszedł w kamerkę, to też możemy pływać. I już teraz więcej widać. Nawet możemy sobie w zasadzie dać inną kamerkę. Ta taka troszeczkę zasłaniająca tutaj, ta kamerka jest na tył, tak? Na tył. Ale nie, tu jest naprzód. Okej, dobra, tutaj byliśmy, już nurkowaliśmy, tam wszystko sprawdziliśmy. Elegancko to wygląda, no fajnie, że możemy sobie tak poobserwować. Dlatego właśnie kilka osób jest potrzebnych do obsługi tego Cyklopa. My musimy gdzieś tutaj zacząć już nurkować i szukać mniej więcej w okolicach wraku. Nurkujemy. Szukać mniej więcej w okolicach tych skał, tego wraku, części do modyfikacji tych wszystkich pojazdów. Także będziemy szukać. W zasadzie to Cyklop nie jest tutaj kompletnie potrzebny. Bardziej w tą stronę. Cyklop nie jest tutaj potrzebny, ale wziąłem go, bo fajnie się pływa.
No i zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie dzwoneczek, jeżeli jesteście nowi, a jeżeli jesteście starymi widzami, to mam nadzieję, że już macie. O, czekajcie, czy ja to już widziałem? Wydaje mi się, że tego mogłem jeszcze nie widzieć. Trochę niżej, damy radę? Tak tutaj jest troszkę, ale dobra, tu już mamy te skały. Wydaje mi się, że lepiej byłoby Simotem zanurkować. Mimo wszystko tym możemy tutaj się łatwo poobijać, a od lewiatana i tak ucieknę tym Simotem. Dobra, to schodzimy. Wyłączymy silnik. Czekajcie tutaj. Wyłączmy silnik, bo pewnie on zużywa energię. Zajebista sprawa, naprawdę, mistrzostwo świata. Wyłączymy też światło i wsiadamy w Simota. Kurczę, no to naprawdę jest świetne, świetna faza jest z tym. Tak mi się to podoba. Nie spodziewałem się, że ta gra... O, patrzcie, akurat, o kurde. Nie spodziewałem się, że ta gra mnie tak wciągnie. I wiem już, czemu warto zostawić silnik włączony. Nie, to jest mostek cyklopa. Kurde. Trochę się boję, że tam jest ten lewiatan. Ja tutaj zostawię tego cyklopa i może on w tym czasie zaatakuje. To ja, wiecie co? Podpłynę troszkę dalej. Poszukamy. Dobra, przeparkowałem tak mniej więcej do środek między tymi skałami, to tutaj chyba nie ma lewiatanów po środku, więc powinien mieć przynajmniej cyklop spokój, żeby nie było tak, że ja wracam i nie mam cyklopa. Więc sobie tym Simotem popływamy, no troszkę strollowałem się, bo właśnie takiego fragmentu szukam. Takiego fragmentu szukam tutaj pod wodą, musimy znaleźć to, co już tam, no ten jeden fragment mamy. No to niestety nie jest to, bo to jest cały czas fragment od cyklopa, ale właśnie szukamy też tych tam coś jeszcze jest, tych białych jakby sejfów, ja to tak będę nazywał. Boję się tych lewiatanów z deka, chociaż nie wiem, czy powinniśmy, nie, dobra, przekaźnik energii, bo w tych sejfach zdaje się, że też są wszystkie w zasadzie fragmenty możemy znaleźć, zależnie chyba od naszego, wydaje mi się, że szczęścia. Ale podobno tutaj, no właśnie tak też możemy się spodziewać, że znajdę jakieś stacje modyfikujące do tych różnych pojazdów naszych. Może tam trzeba zanurkować, tutaj 160 metrów. Co to jest Aurora, tak? Dobra, tak wygląda trochę dziwnie. To tutaj lewiatany dwa były wtedy, jak pływaliśmy, ale nie wiem, czy na tej głębokości. Znaczy wtedy jak ją zwiedzaliśmy sobie. Nie wiem jak głęboko. Czemu takie czerwone coś było? Wiecie, one się nam nagle mogą zrespić tutaj, nie? Bo jest lag, więc tekstury się ładują. Trzeba troszkę ostrożnie tutaj do tego podchodzić. Ale wydaje mi się, że... O ty kurde, no właśnie. Widzieliście je? Już ich nie widać. Przed chwilą były. Czy mi się przewidziało i to były... Nie, były. Nie wiem, czemu jest na czerwono tutaj. Co mi tu mryga? Czy to jest jakaś zmiana światła, czy coś? Ogólnie to na 160 metrów nie powinniśmy jakichś takich chyba... To jest osad soli, nie wiem. Może gdzieś w okolicach tamtej wyspy też tam były takie fragmenty różne, ale tam też były... Kurde, to się robi. To się robi groźnie na tych głębokościach dużych. Znaczy tak tajemniczo bardziej, jakoś tak człowiek czuje taką... Nie wiem, czuję tą głębię tego oceanu, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak się troszkę można wczuć w ten klimat tej gierki fajnie.
Te oceany też są bardzo eleganckie. Znaczy, no w zasadzie to oceany są główną częścią tej gry. Są świetnie zrobione, naprawdę. Tam jest jakiś safe. Atakuje mnie ta ryba? Nie? Mogę? Zeskanować sobie? Czy możliwe, że to jest troll, nie? Tak jak tamto. O, dobra, to jest to. Dobra, ale jeszcze potrzebujemy... Potrzebujemy jeszcze, oprócz tego, jeszcze inną stację modyfikacji. Tylko właśnie problem z tym, żeby to znaleźć, bo to może być rzadszy fragment. To musi być taka baza, którą się właśnie buduje w cyklopie, żeby budować ulepszenia do cyklopa. Muszę uważać na te 300 metrów, nie przekroczyć. Właśnie. Dobra. Coś tu się zaczyna dziać, taki spadek duży. Nie wiem, czy tam coś jest ogólnie dalej. Ale no, zagłębiamy się w ten ocean. Ciekawe, jaka tu jest maksymalna głębokość. Kurczę, uważaj. Uważaj na tą głębokość, gościu. Nie wiem, czy znajdę tutaj te fragmenty. Mam taką nadzieję, no teoretycznie przeczytałem na Wikipedii, że one są porozrzucane po całej mapie. Tak w sumie, no tak wynikało z tego, że te fragmenty mogą być wszędzie. Szkoda, że tak jest niezoptymalizowane to wszystko do końca, bo to, że na przykład nam się zmienia nagle biom, że tu jest jakaś trawa, albo nie ma nagle tej trawy. Tak troszeczkę niefajnie to wygląda, także szkoda, jeżeli chodzi o tą kwestię. No ale na pewno ten ocean wygląda świetnie. Jest to na pewno jedna z trudniejszych grafik do zrobienia, bo zrobienie wody, oceanów... Tutaj byliśmy. Tak, tu jest gejzer. Zrobienie wody i oceanów jest bardzo trudne, bardzo ciężko to zoptymalizować. W każdej grze z wodą mamy możliwość wyłączenia opcji, żeby oceany i wody, ogólnie wody, były w słabej jakości. Ze względu na to, że po prostu no, ciężko jest tą wodę optymalizować pod względem graficznym. Ja to tak odbieram, może jest jakiś znawca od produkcji gier, to by nam jeszcze tutaj to bardziej w komentarzach wytłumaczył, także... Można się wymądrzać akurat w tej kwestii. Zaraz najwyżej przeczytam, czy może jeszcze gdzieś... czy może gdzieś jest bardziej konkretne miejsce, gdzie szukać. Tutaj będzie za głęboko. Chyba nie powinno być aż na takich jakichś hardkorowych głębokościach. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo... No bo to by było bez sensu, przecież nie mogę zanurkować, prawda, tak głęboko bez tego, więc muszę mieć możliwość. Uważajmy na te elektryczne stworzenia. Słuchajcie, popłynąłem troszkę tutaj dalej, bo jeszcze cały czas szukam i tutaj znalazłem kolejny ten... Nie wiem, no kanalizację tych kosmitów, jak to nazwać, już sam nie wiem. Bo tutaj jeszcze nie pływałem, bo wtedy byliśmy Simotem, a na tej głębokości nie mogłem być. Także jest tutaj kolejny. Może uda się zeskanować, nie wiem, czy to się... Kurczę, znowu noc akurat, no... Nie wiem, czy nie wyłączyć tych nocy, jeżeli się da, bo nie sprawdzałem w sumie. Ale no, jest to troszkę irytujące już. Nie mogę. No, welcome. Nie wiem, czy to oznacza, że gdzieś w pobliżu jest baza, ale w sumie chyba powinna być daleko, chyba że już teraz się tak trochę głupie, gdzie jestem, ale wydaje mi się, że tam gdzieś powinna być ta wyspa. I mniej więcej w okolicach tej wyspy powinienem mieć możliwość znalezienia tej stacji do modułów, bo ogólnie to już po odkryciu teraz tego schematu, który znaleźliśmy. O kurde, płynie na mnie. Dobrze, że jakiś tam odgłos wydał. Ja
zamek jest blisko. Odwracamy się. Odpuścił? Dobra, odpuścił. Albo gdzieś tam znowu wyskoczy, nie wiadomo. No dobra, ale w każdym bądź razie wiemy już, że on jest po tej stronie. Zobaczcie, wyskoczyło mi tutaj bardzo dużo różnych modyfikacji. Teraz system torpedowy, kompensator ciśnienia, wzmacnia ramię pojazdu, przesiadnik ciśnienia, kompatybilny z simot. To wszystko będę musiał zrobić jakoś i podładować, bo tego jest, zobaczcie ile. Strasznie dużo. Niektóre są, nie wiem czy niektóre są dla cyklopa. Nie, wszystkie są. Wszystkie są chyba dla Simota i dla tego kombinezonu, którego jeszcze nie mam. No ale część rzeczy fajnie by było sobie z torpedego. Zobaczcie, jakie fajne tu rzeczy są. Może uda się coś takiego, system torpedowy. Musiałbym zainstalować system torpedowy. Kurczę, taki wypasiony zrobić ten Simot, to by było nieźle. Może się uda. No i tutaj te kompensatory ciśnienia. A, bo nie wiem, czy to jest ten podstawowy? To jest chyba ten podstawowy i tutaj mamy te ulepszone. No trochę tutaj trzeba będzie podbierać rzeczy. Tym bardziej, że jeszcze nie wiem do czego, skąd wziąć ten tlenek amelinium. Także zobaczymy. No ale szukam dalej. Słuchajcie, teraz popłynąłem nieco dalej, głębiej. Nie wiem jakiej jestem głębokości, myślę, że około 400. I szukam dalej tych fragmentów. Tutaj coś leży, ale wątpię, żeby to było to. Ale mimo wszystko musimy szukać jakichś wraków. W ogóle atakują mnie co chwila te jakieś mniejsze też jednostki. Nie tylko lewiatany jednak pokazuje ten skaner, bo wcześniej pokazywał właśnie dużo jednostek wokół mnie i zaatakowało mnie dużo takich popaprańców, ale nie pokazuje tych nieagresywnych. Na przykład zobaczmy, czy tego pokazuje. Czekajcie, muszę wysiąść. Tego nie pokazuje, bo ten na przykład mnie nie zaatakuje. O dobra, jeszcze możemy lądować, znaczy nurkować. Niechcący kata, odpaliłem. Sygnał dźwiękowy. Dobra. Możemy jeszcze nurkować głębiej. O, czekajcie, trochę się oddalę od tej ściany, bo tak chyba trochę niebezpiecznie. Znaczy, jeżeli coś tutaj będzie i jeżeli mnie zaatakuje, no to nie będę miał możliwości szybkiego odwrotu. Co? Chyba bez tej kamerki tutaj muszę, bo tu głęboko jak cholera, bo tu nie widać dna. A jak mam tą kamerkę, to nie widzę, ile jeszcze metrów mogę zejść. Ale niedużo. Okej. Chyba za blisko ściany, no bo dna tutaj nie widać, nic nie widać. Za głęboko, tak jakby tutaj był już koniec mapy, mi się wydaje, ale... Zobaczmy na kamerę. Nic nie pokazuje, ciemno jak w dupie. Także to jest jakby chyba koniec, mi się wydaje. Udało mi się znaleźć interesujący wrak, tylko boję się, że... Bo tu jest sporo atakujących jednostek, bo nawet tego cyklopa mi tutaj atakowało przed chwilą z 5 jednostek. Tu jest ten elektryczny. Boję się, że elektryczny może mnie zabić na hita. Że on, tak jak na przykład w arku mamy węgorza i że on może mnie zestanować i tutaj są te też. Zestanować i później tam dobić ewentualnie. No właśnie, coś tu jest, nie? Taka średnia sytuacja, a tym bardziej, że nie jestem pewny, czy ja już tutaj nie byłem przypadkiem, ale chyba nie, bo jest troszeczkę za hardkorowo jak na takiego, jak na początkowo. Myślałem, że tu jest fragment, chociaż może i jest, tak na biało. No czekajcie, zobaczymy, może jednak nic mnie nie zaatakuje. Kurde, oszustwo. Znowu mnie oszukali, w tej gierce ciągle mnie oszukują. Może trzeba w środku poszukać, bo one chyba... Tak coś później doczytałem, że mogą być, mogą się znajdować w pojazdach. Zobaczmy, czy tu jest jakieś wejście w ogóle. Tutaj nie bardzo. Kurczę, tutaj są te prądziki, striki. Nie wiem, czy tutaj gdzieś jest wejście. Tu jest, dobra, tak mi się wydaje przynajmniej, ale jest nawet skrzynka.
Dobra, to robimy tak. Dobra. Mam tą maskę do oddychania na dużych głębokościach. O, super, to jest to. Muszę trzy takie fragmenty znaleźć. Stanowisko modyfikacji. No, zobaczymy. Może się uda, słuchajcie. Jest drugie. Wow, wow, wow. Zajebiście. Bardzo długo szukam, naprawdę. Doniczka. Dobra, już doskonujemy. Jak jest, to już niech będzie. No i nie mówcie, bo mi brakuje jeszcze jednej części. Musi gdzieś być jakieś jeszcze wejście. A, tu jest. Żeby tam nie było tego jakiegoś potwora wodnego. Uważajmy na tlen. Żeby to łatwo się zgubić bardzo w tych wrakach. I w panikę wpaść i w ogóle. Normalnie jak w filmach. Okej, okay, tu jest oszustwo, kolejne. Czyli tutaj, nie wiem czy ja wziąłem laser. Chyba nie wziąłem. Jest, na szczęście, dobra. Tlenu mało, może zdążę. A z tą maską wolniej dużo schodzi niż wtedy, co pamiętacie. Chyba miałem przeciw tej radiacji. To masakra była. Jest, jest. Kurde, nie wiem, czy dam radę. Wrócę tu za chwilę. To są ważne rzeczy. Wrócę, bo było jedno PDA, może coś jeszcze być. Poczekajmy, no to już można. Bo tutaj mamy PDA. PDA są ważną częścią tej gry. Więc trzeba tutaj się rozglądać. Może coś jeszcze będzie. Tutaj są jeszcze, patrzcie, jakieś drzwi. Czy coś jeszcze mamy? Mamy dwie skrzynki. Nie wziąłem działka grawitacyjnego. A tutaj chyba są drzwi do otwarcia. Nie jestem pewny. Tu już mam to? To już mam, bo tytan idzie. Dobra. Latarka. Nie wiem, czy te drzwi mógłbym ewentualnie to odsunąć i otworzyć. Tutaj jeszcze mamy jakieś drzwi, ale ich chyba też nie mogę tym, nie? Nie, to po prostu... No, ogólnie w tym wraku chodziło o to, żebym znalazł... żebym znalazł tą stację. Także zajebiście, wracam na Cyklopa, wracamy do bazy, będziemy budować za chwilę ulepszenia do pojazdów. Dobra, jestem w bazie. Możemy skraftować te rzeczy. Jedną z nich, czyli tą stację kontroli pojazdów, w której możemy dodawać, znaczy robić moduły do naszego simota, musimy postawić chyba jakoś gdzieś tutaj. Nie wiem, czy jest jakieś takie konkretne miejsce, w którym to ma stać, czy nie. Tak jakby wydawałoby się, że to gdzieś tutaj, bo to chyba, że w Cyklopie, ale... Nie wiem, czekajcie, bo to powinno być jakoś tutaj. Może musi być... Czekaj, zaraz, może jest przenapisane. Wybuduj w stacji dokującej, aby ulepszyć zadokowane maszyny. No właśnie, czyli chyba, że musimy tutaj tym simotem wpłynąć. Może tak być. Welcome aboard, Captain. Trochę mnie to dziwi. To zresztą zaraz zobaczymy, bo my tutaj mamy możliwość też zrobienia tego w Cyklopie. Nie wiem, czy tutaj... Czekajcie, jakieś światełko. O, chyba tutaj byśmy mogli sobie postawić. Tak mi się wydaje, chyba że silnik jest wyłączony. No nie wiem, jeżeli się kręci turbina, to dziwne, bo wyłączałem silnik. To może tutaj sobie postawimy. To będzie system wewnętrzny, czyli to będzie to. No ta skrzynka tak tutaj dużo zasłania, ale sprawdźmy. Dobra. O, i teraz słuchajcie, to jest zajebista sprawa, dlatego lepiej to mieć tutaj. Ogólnie nie warto chyba budować je z bazy, lepiej mieć... Znaczy, w sumie to trzeba tą stację dokującą, ale nie wiadomo, nie trzeba jakoś jej, nie wiadomo jak budować, bo po prostu nie jest to potrzebne, tak? No a tutaj
Ten cyklop możemy tu szafki chyba też stawiać nawet, więc jest mega. Nóż żarowy, słuchajcie, możemy zaraz zrobię jakiś, nie wiem który jest lepszy. Nóż silver, nóż o zwiększonej wytrzymałości, nóż żar ostrza, pierwszej stylizacji wielkiej. No, ciekawe, na baterie, śmieszny. No to chyba zrobię sobie taki nożyk. Ulepszenia butli nurkowej. Lekka butla o zwiększonej pojemności, lekka butla wysokopojemnościowa. To jedną z nich zrobię, nie wiem czemu jest na lekka, o co chodzi. Czy tu nie ma wagi. Płetwy, działko i ulepszenia do Simota. I tutaj mamy ten kompresor ciśnienia i tutaj mamy ten trzeci. To wszystko będę musiał zrobić. To wszystko będę musiał zrobić, żeby no po prostu mieć możliwość nurkowania na tej głębokości. I teraz tak, idziemy po Simota. No i żebyśmy mogli w kolejnych odcinkach dostać się do tej bazy drugiej. Dużo roboty, słuchajcie, w ogóle zbieranie tego wszystkiego to jest już kupa czasu, a co dopiero zrobienie tego. I lecimy teraz tutaj dalej. Pyk. Dobra, i może teraz będę mógł. Tak w ogóle muszę ten moduł wyjąć, bo on nie będzie, będę musiał go zużyć tak jakby. Pyk. Żeby zbudować nowy. No i może teraz będę mógł postawić ten tu stację. Tutaj taki nie. No nie wiem, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, to nie jest taka prosta sprawa, to wszystko. Tutaj miałem jakieś ukryte konstrukcje, które się nie wybudowały i one przeszkadzały i to się buduje w ten sposób na tej ścianie. Chyba tylko na tej ścianie, już nie będę sprawdzał, ale chyba tylko na tej ścianie, może jeszcze po drugiej stronie ewentualnie. No i tak to wygląda. Tak trochę dziwnie, bo jakby... A, bo tu się robi taka wnęka. Dobra, i tutaj już możemy... O. I tutaj już możemy sobie wejść. No tylko go tutaj... Odstawimy. Tylko go tutaj odstawimy. Użyj fabrykatora. I w tym fabrykatorze, słuchajcie, robimy wspólne moduły. Robimy różne moduły do Proundsuta i do Simota. Kompensator ciśnienia, wzmocnienie kadłuba. Engine efficiency wykorzystane w promieniu, bo zwiększyć sprawność. Czyli chyba będzie troszeczkę lepiej działał silnik. Tutaj mamy ładownię, bo ona ładowni nie ma bez tego. Nie ma żadnego schowka. Tutaj mamy jakieś tam systemy obronne i nie tylko. Tutaj jest Proundsuit, to mnie nie interesuje, i torpedy, które będą mnie interesowały, bo będę chciał to wszystko zrobić. A jeżeli chodzi o to, to coś tutaj możemy zrobić? Chyba kolory mu możemy pozmieniać, tak? Ewentualnie możemy mu zmienić nazwę i tak dalej. No dobra, to wszystko w następnym odcinku zrobimy. W następnym odcinku zakładam, postaram się założyć wszystkie modyfikacje, wszystkie moduły do tego Simota i również część modyfikacji do Cyklopa, znaczy wszystkie co można, tutaj można 4 maksymalnie, no na pewno te nurkowanie trzeba jakąś, myślę, tarczę i te torpedy, żeby się pobawić troszkę. Dzisiaj to wszystko, dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i do zobaczenia wszystkim w następnych odcinkach. Pamiętajcie oglądać również inne serie. Dzięki bardzo i do zobaczenia. No właśnie chcę. O, zrezygnowaliśmy. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam was. Cześć.